Siemanko, siemanko, z tej strony Kapi, a tutaj pierwszy odcinek gameplayu z, może starego, no starego, gameplayu z gry UEFA Euro 2012 zadku. Dobra, sorry, ale od razu mówię, że to jest, dawno w ogóle w tę grę nie grałem. I no, oczywiście tutaj, o, Polska jak zawsze. I trzeba będzie zrobić sobie nowy sejwik. No i co? Kim gramy? Teraz muszę sobie wybrać pomiędzy chyba Francją, Anglią, Portugalią, Niemcami, Włochami, Hiszpanią, Polską i Rosją. Może powiem szczerze, będę sobie Włochami. No nie, tak jakoś sobie, wezmę sobie tak. Będę sobie Włochami. Miejmy nadzieję, że będzie mnie słychać. Dobra, na pewno jest już tego troszeczkę. Stwórz nowy turniej. Dobra, YouTube. I no, czas rozpocząć. Zaczynamy meczem w Gdańsku, do którego już was przenoszę. Witamy, witamy bardzo serdecznie. Jesteśmy na arenie Gdańsk i już rozpoczynamy. No to co? Ja już przenoszę was do najciekawszych skrótów. A może najpierw. Słuchajcie, słuchajcie. No i co? My się już przenosimy do najciekawszych sytuacji. Sytuacja pod rąką! Proszę państwa, jednak przerwanie akcji. Ale co to jeszcze? Sytuacja! Strzał na bramkę, ale Puyol broni. Proszę państwa, Rossi, Rossi już pod bramką! Hiszpanii gol! Giuseppe Rossi! Fantastyczna bramka! 1-0. Proszę państwa, jesteśmy pod bramką Hiszpanów. Rossi, kiwa się tam Rossi, ale jak zawsze do Puyola. Proszę państwa, proszę państwa, przepraszam za małe załatanie Negredo. Strzela na 1-1. Proszę zobaczyć niesamowity strzał Negredo. Widzimy tutaj sytuacja Iniesty, no i Negredo strzela na remis. Proszę państwa, jesteśmy minuta 26. Proszę państwa, ajajaj, rzut rożny. Jest szansa w polu karnym, oczywiście tutaj Andrea Pirlo, Pirlo, pole karne! Ricciotta! Ależ sytuacja! Jeszcze Rossi i gol! Fantastyczny gol Giuseppe Rossiego! Pięknie, pięknie, pięknie! Proszę zobaczyć na tą fantastyczną powtórkę! Włosi wychodzą na prowadzenie 2-1. Wracamy, już wracamy, proszę państwa! Cassano, Rossi, ale jak zawsze podanie odbija się od Puyola. Jeszcze sytuacja. Jest rzut wolny, może będzie jakaś kartka? Nie! Xabi Alonso, może to się dobrze wykorzystać! Xabi Alonso, Xabi Alonso w pole karne! Proszę państwa! Samobój! 2-2! Mattia Cassani! Proszę na to zobaczyć, no taka dobra sytuacja. Buffon faktycznie wystawiał nogę do tej piłki. Jednakże Mattia wbiegł do bramki. Proszę państwa, Cassano, sytuacja pod bramką Hiszpanii! Cassano, 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 Xavi Cassano! Jeszcze sytuacja i gol Giuseppe Rossi! Na dobry wynik 3-2. Proszę zobaczyć, no, dwie sytuacje i Casillas nie ma tu nic do powiedzenia. Negredo, proszę za sytuację pod bramką Włochów. Negredo, Negredo, Negredo! Fantastycznie łapie Buffon. No i my tak kończymy pierwszą połowę spotkania Hiszpania-Włochy. W PGE Arena, PGE Arenie w Gdańsku. No i oczywiście jeszcze tutaj statystyki.
i przenosimy się do drugiej połowy fantastycznego spotkania Hiszpania-Włochy. Druga połowa, ciekawe, co się tutaj wydarzy. Widzimy już tutaj Cassano, sytuacja pod bramką. Cassano stara się tutaj przedrzeć. Cassano, Akiliani, czy postara się strzelać dystansu? Akiliani, gol! 4-2! 4-2, Akiliani! To dopiero był strzał. 48 minuta, no i mamy już 4-2. Fantastyczna bramka. Rzut wolny, widzimy jeszcze na Akiliani. Jeniego, proszę Państwa, Piqué, Ramos, ale jest Buffon. No, sytuacja, próba strzału, zakończona wiązkiem, ale Pirlo, jest rzut rożny. Pirlo, Cellini, ależ wybicie. I czy to będzie koniec? Iniesta goni tam tą piłkę. I to chyba koniec tej akcji. Tak, jest to koniec, ale faul, jest wybicie. Rankocia bardzo dobrze w pole karne, ale szlagi, ale Casillas broni. Cassano, po raz kolejny sytuacja w tym meczu. Proszę Państwa, Cassano, wystawienie teraz, nie ma gola! Ależ tam była sytuacja. Jak on tego nie strzelił? Już na komentarze tego spotkania, nawet i po moim energetyku, nie starcza. De Rossi, Akiliani, jeszcze sytuacja po bramku. Mamy jakąś przerwę i tak jest wybicie Hiszpanii. Państwo, przenosimy się do między 60-70. Marquisio z dystansu, gol! 5-2! Aż mi się przypomniał nasz dzisiejszy mecz. Oczywiście wygraliśmy wtedy 5-1, ale tutaj mamy już 5-2. Xabi Alonso, Juan Mata, nowy zawodnik pojawił się na boisku, Mata! Cassani nie zdążył dogonić Iniesta, w pole karne, i ależ fajna, ależ ma ta sytuacja, ale Marquisio wybija. Rossi, minuta 78, Rossi, proszę Państwa, Rossi, w pole karne, Rossi, strzał, ależ tam przepięknie broni Casillas, czy to koniec akcji? Tak, jest to koniec akcji jak na razie, ale nie, co to, Marquisio, tak, jest to koniec akcji. Trzecia i ostatnia zmiana, Sergio Busquets, David Villa, więc trener Hiszpanów stawia akcję, stawia taktykę, jak to powiedzieć, cała naprzód, Javi Martinez, Sergio Ramos, a cofa, ale co to, ależ było teraz, Cassano, ostatnie 3 minuty tego spotkania, plus to, co zaliczy arbiter, Cassano, uderzenie z dystansu, Cassano, broni Casillas. Minuta 90, dobrze, za 3 minuty doliczone przez arbitra, teraz Marquisio, no i czy kończymy mecz? Nie, jeszcze ta jedna sytuacja. Jest rzut z autu chyba, który zakończy ten mecz. Villa, widać, że teraz idą wszyscy na atak. Villa, sytuacja, Villa. I jest David Villa. 5-3. No i chyba tym zakończymy nasze fantastyczne spotkanie. Oczywiście jeszcze desperackie wybicie do Casillasa, no i sędzia, kończ to, no. Tak jest, koniec spotkania. Ja dziękuję Wam bardzo. I oddaję głos do studia w Polsce. Siemano, teraz takie słowa ode mnie w formie informacje. Mam dla Was propozycję. Chodzi mi o to, że ostatnio miałem, mam w sumie propozycję od moich paru kolegów, żeby nagrać wraz z serwera. Widzicie to? Polska, 3 punkty. Że po prostu no, jest możliwość, żebyśmy sobie tak pograli, sobie tak no po prostu i nagrać to. No i oczywiście z kim będę nagrywał to, oczywiście okaże się
Potem filmiki będą na kanale.